Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Boję się bardzo prądu. No, i słusznie, jest, i słusznie. Z czego? Oby przyjechał do nas pan Andrzej z Krakowa. Tak, Andrzej z Krakowa, ja się nie boję prądu, zależy gdzie on jest. 21 wygranych z Finami, 12 wygranych z Bułgarią. Rzeczywiście, Romek ma rację. Z Rumunami graliśmy 36 razy. No, ile razy wygraliśmy? Andrzej, tak rzadko, jak mogłeś? Z Rumunami wygraliśmy ledwie 7. 7 razy. Wygrałeś kiedyś z Rumunią? Grałem. Wygrałeś? Coś. Odpowiedzi na to pytanie. Żadna z par, wtedy to ja wskażę. Wreszcie. Mam jednego kandydata. 10 sekund do końca. Mam jednego kandydata. Jest to jedyny ubrany na czarno, który wyjątkowo chętnie zawsze wskazuje na mnie. Ryzykujemy? Czy czekamy, aż się... Koniec czasu! Posłuchaj, ryzykujesz? A nawet jak nie ryzykujesz, to będziesz ty. No dobra, no. Piłkarski quiz pod napięciem, odcinek 11, znowu z tak fantastycznym prowadzącym, jakiego nie widzieli wcześniej. Jeszcze większa dynamika, jeszcze więcej, jeszcze lepszy, coś, jeszcze lepszy prowadzący. Nie będę krzyczał, nie będę wstawał. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Prawdopodobnie znacie już reguły naszej zabawy. Jeśli nie, to przypomnę w czterech słowach. Mam tutaj suflera, jakby co, to mi przypomni. Tak. 20 pytań, testujemy wiedzę, czy raczej nie wiedzę naszych uczestników naszej zabawy. Ty się jeszcze nie odzywaj, do ciebie dojdę. 20 pytań, 4 kategorie. Ekstraklasa, reprezentacja Polski, Ligi Europejskie, Mistrzostwa Europy, Liga Mistrzów Ligi Europy, Ligi Światowe, Mistrzostwa Świata. 20 pytań dzieli nam się przez 4. Co się dzieje, jak ktoś źle odpowie? Jak ktoś źle odpowie, drogi Michale, co oczywiście ciebie nie dotyczy, no wówczas punkt zdobywa drużyna przeciwna. Muszę państwu powiedzieć, że dla tych, którzy nie oglądali quizu przed tygodniem, czy tam poprzedniego odcinka 10, tak udało wam się zupełnym fartem wygrać ten teleturniej, ponieważ proszę nie mówić, Bartek, który przyjechał do nas z małej miejscowości Piasek, postanowił odpowiadać na wszystkie pytania, nawet te niezadane, i najczęściej mylił się z prawdą. Niestety, dzisiaj już wiesz, jak to się wszystko dzieje i tak dalej, i tak dalej. Otóż, jeżeli nie odpowiesz, Michale, tak, bo to cię tyczy, jeżeli jednak nie odpowiesz dobrze na pytanie, wówczas kopnie cię prąd i to bardzo boleśnie, jak już ci wypadnie pierwsza plomba. A jak zęba, tak się stanie, jest... właśnie, czy ktoś będzie czuwał nad moim bezpieczeństwem? Wyjąłeś mi to z ust? Uważaj, ten oto dżentelmen sympatyczny, który teraz wskoczył, o mało nie doderwał sobie dwójek. Ten z twarzy podobny zupełnie do nikogo, to jest właśnie nasz ratownik. Ponoć wykwalifikowany. Czy on kiedyś kogoś uratował? Mam takie pytanie. Posłuchaj, ponoć psa. uratował tak samo już jakieś dwa teleturnieje przed kompromitacją, po prostu wyciągając wtyczkę. Czemu ostatnio tego nie zrobił? Chciałbym was przywitać. Przede wszystkim Andrzeja z Krakowa. Witam bardzo sympatycznie przyjechał do nas. Jest również u nas Bartek z małej miejscowości Piasek. Czyli to jest bardzo silna, przynajmniej w założeniu reprezentacja weszło. Silna w gębie. To na pewno. I we wciskaniu przycisku. No potem jest znakomity. Jeśli chodzi, muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o wciskanie guzika, wygraliście 11-9 poprzednio. Przyjechał również do nas Roman ze Złotoryi. Tak. Dzień dobry, Romanie. Dzień dobry. Czy coś się zmieniło u Michała? Nic, tyle tylko, że dzisiaj inna strategia. Mieliśmy Catenaccio, bo byłem w koszulce Catenaccio, dzisiaj mam koszulkę Total Fußball, więc... Czyli grać dzisiaj... od początku ostro. Jedziemy, tak? I na to liczę, na czy to nie? Liczymy. Czy... Grajmy. A Johan Cruyff czy Johan Cruyff? Cruyff chyba, co? No, słuchajcie, 2 minuty 50 sekund, dość tych wstępów. Jedźmy, pierwsze pytanie. Teleturniej 1 z 10. Tadeusz Sznuk już dawno by zaczął. Pytanie. Tadeusz Sznuk nie zrobiłby tego, co my. Nie pozdrowiłby widzów na czacie, nie pomachał, nie podziękował za wszystkie łapki w górę i nie poprosił o kolejne na zachętę dla nas i o suby. Pozdrawiamy czat. Ty się jednak wczuwasz. A suby, wiesz? No dobrze. Suby są najważniejsze. Uwaga, panowie, nabieram wody w usta. Przypomnę wam, że za każdym razem macie 30 sekund na zastanowienie. Jeżeli wciśniecie guzik, zanim ja nie dokończę pytania, to ja go nie dokończę. Tak? Zaczynamy. Każdy szczęściu to pomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Raz, dwa, zmieszałeś trzy. Wszystko zmieszałem, potasowałem. Ekstra klasa, reprezentacja Polski. Pytanie pierwsze. Kto był
najlepszym asystentem ekstra klasy w sezonie 2017-18. Rafał Kurzawa. Czy jesteś pewien? Nie, ale tak obstawiam. Co na to nasza maszyna? Proszę, oni tu mają komputer. Oni się w ogóle nie muszą teraz dać na robocie. Przepracowali ten tydzień. No, zdecydowanie. Cały tydzień w Wikipedii. No więc muszę ci powiedzieć, że dobrze, bo ja pierwsze jak przeczytałem to pytanie, to myślę sobie, najlepszy asystent 17-18 i mówię, rany boskie. Co dopiero? Asystent trenera? O co chodzi? Jest taka w ogóle, czy jest w ogóle taka kategoria? Tam jakąś bardzo dobrą liczbę zrobił. No więc muszę ci powiedzieć, Bartku, no to byłby najlepszym asystentem byłby Dejan Klafuricz, bo... No, Dejan. Dublecik przecież. Tak jest, klan. Puchar i mistrzostwo, no nie? No i wskoczył. Ale, żeby, bo ten program pełni pewne role również edukacyjne, więc dodam, Rafał Kurzawa, 16 asyst, na drugim miejscu egzekwo para Arvydas Novikovas, 8 asyst i tutaj jestem zaskoczony, że Semir Stilić, 8 asyst. A tak, bo on tą Wisłę, on nie zrobił to 5 miejsce praktycznie. Kurczę. Dzisiaj chłopak zaczęli jak ostatnim razem. Od 1-0. A dzisiaj się już wypisał z piłki. No słabo grał, a w ogóle Wisła słabo grała. Wisła po to się wypisała. To prawda. Ale Semir jakoś tak bardziej. Uwaga panowie. Pytanie dla Andrzeja z Krakowa. No jak ty? Ale poczekaj, co już przeszkadzasz? Co już mówisz? Bo włączej odpowiedź będzie brzmiała Wisła. W meczu z jakim reprezentacyjnym rywalem Kazimierz Dejna zdobył gola z Portugalią. To się nie liczy. Chwileczkę. Nie zadałem jeszcze pytania. Bezpośrednio z rzutu rozwego. Wypuściłem ich. Zapnę guzik, żeby było. Uwaga. Tak. Teraz jesteśmy już na poważnie się bawimy. Romku, drogi Romanie ze Złotoryi. Tak. Proszę bardzo. Możesz odpowiedzieć na to pytanie. Z rzutu rożnego z Portugalią. A ja nie wiem. No ale nie, chwileczkę. My odpowiadamy, że bezpośrednio z rzutu rożnego z Portugalią. To jest prawdziwa odpowiedź, bo bezpośrednio z rzutu rożnego strzelił z Portugalią. I to jest wasza odpowiedź. Tak. Co na to komputer? Pytamy, sprawdzamy. Wow, you are very much. Bardzo proszę. Portugalia. Pytanie było. Pytanie rzeczywiście było. Trzeba wciskać, panowie. Pytanie rzeczywiście było, brzmiało tak. Kazimierz Dejna zdobył gola bezpośrednio z rzutu rożnego. Portugalia. A teraz wam podpowiem. Pamiętacie miesiąc? Pamiętasz miesiąc? Pamiętam. Październik. Natomiast jedną rzecz. Czy pamiętacie, że w debiucie Janusza Kupcewicza i Zbigniewa Bońka Z Argentyną. Kaziu Kmiecik. Brawo, Kaziu Kmiecik też strzelił bramkę. Oczywiście nie jest to tak popularna bramka, bo była w meczu towarzyskim, a nie strzelił Żurawski też? Żurawski z Irlandią północną. Przy wyniku 10-10 ty masz już ten mój głos, ten dodatkowy. Okej. 10. Masz go. 1-1. Więc mamy 1-1. Zaczęło się jak w poprzedniej grze, też prowadziliście 1-0. Tak. Uwaga. Wombal total. Ekstra klasa reprezentacja Polski. Pytanie trzecie. Trudne? Tylko trudne. Od widza? Nie. W sezonach 2013 i 2013, przepraszam, jeszcze raz. W sezonach 2013-14 i 2016-17 królem strzelców ekstraklasy został... Etykaż go podkusiło. Myślę, że to mógł być Marcin Robak. Czy to jest twoja odpowiedź? Jeszcze było dalej. Jest! Brawo! Marcin Robak i to jest poprawna odpowiedź. Tak, odpowiedź Marcin Robak. 2-1 dla lepszych. A komputer na to co? Pytanie czwarte. Jak nazywa się polski piłkarz, który jako jedyny zdobył tytuł Króla Strzelców najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej 4 razy z rzędu. Czas start! 30 sekund, macie czas, by odpowiedzieć na pytanie. 4 razy z rzędu. Błody Lubański. Tak myślisz? Albo Kmieciu. Nie, Błody Lubański. Czy to jest ostateczna odpowiedź, panie Andrzeju? Tak. Sprawdzamy. Komputer mówi na to. Brawo!
czemu wibracje? Włodzimierz Lubański, Górnik Zabrze, sezony 65-66, 66-67, 67-68 i 68-69. Trzykrotnie z rzędu królami strzelców było dwóch piłkarzy, Kmiecik. Teodor Anioła i Kazimierz Kmiecik, Wisła Kraków w sezonach od 77-78 do 79-80. 80. Ja rozumiem, sobie, że ty wtedy byłeś jego najlepszym asystentem. Na nie. No, ale nikt by tego nie sprawdził. Trzeba. Ale on był największym szybałem. 1-3. Panowie, muszę powiedzieć, że prowadzicie 3-1. Sensacja. Tak nie było jeszcze nigdy. Tak jeszcze nie było, ależ ucieczka, ucieczka. Uwaga, ostatnie pytanie w tej kategorii. Ekstraklasa, reprezentacja Polski. I pytanie jest takie. Wymień wszystkich strzelców bramek z pamiętnego starcia. W eliminacjach Mistrzostw Świata 2008 roku Polska-Portugalia. 30 sekund, czas start. W eliminacjach Euro 2008, Polska-Portugalia. Nie, eliminacje... Poczekaj, Mistrzostw Świata 2008, ale to coś jest... Przecież Mistrzostwa euro. Świata to mówiło być euro, oczywiście, euro. Że euro. No, wtedy graliśmy 2008 to było nie, euro. Nie, 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 no, dobrze. Ewis Molarek strzelił w Chorzowie dwie bramki. Niech. I... był jeszcze wyjazdowy mecz ale nie w Lizbonie. No, z meczu, tu jest napisane Polska. Czas się kończy. Czas się kończy. Wymień wszystkich strzelców goli z pamiętnego starcia w eliminacjach Mistrzostw Europy, jak rozumiem, 2008. Polska-Portugalia. Polska-Portugalia. Ebis Molarek, dwie bramki. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? A, jeszcze dla Portugalczyków bramka. Czas się skończył. Ostatnie dwie sekundy. Kto tam strzelił? Trzy, dwa... Simao? Nie. Jeden... Środkowy napastnik strzelił. I... Koniec. Postiga. Komputer. Postiga. Nie. Jaka odpowiedź? Uwaga. No, to ja... dlaczego ja? No, a jak nie on, to trzeba było... 4-1. Kto? Nuno Gomes. Panowie, nie, Gomes panowie, nie. Panowie, punkt dla naszej drużyny. To jest 4-1, co ty tu zapisałeś? Jest 4-1. Jest 4-1. Bo odpowiedź jest taka. Rzeczywiście Ebis Molarek dwie bramki. Tym napastnikiem środkowym, masz rację, Nuno Gomes. Nuno Gomes. Ale to już było po czasie niestety, więc tak jest. No nie, tak czy inaczej, Postiga. 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 Panowie, Ligi Europejskiej i Mistrzostwa Europy przystanie 4-1. Tu odbijamy. W sensacyjnym wyniku. Ten futbol totalny nam nie wychodzi. Wracamy do kategorii. Challengerów. Tak, przechodzimy do kategorii kolejnej. A ta kategoria to Ligi Europejskiej i Mistrzostwa Europy. Ligi Europejskie, Mistrzostwa Europy. Ale w pytaniu mamy zawodnika. Wymień kluby, do których z Arsenalu był wypożyczany Wojciech Szczęsny. 30 sekund. Kluby. No trzeba ten. Bradford. Czy Brentford? Brentford. AS Roma. Do Romy na pewno był wypożyczony. I Brentford. Tak. To już nigdzie więcej nie grał. Gdzie był jeszcze zraz? Może nie. Ile czasu? No nie, no bo gdzie? To jeszcze 10 sekund. Do Romy na dwa sezony był wypożyczony i tam ograny był w tym klubie Brentford, tak? Wojciech Szczęsny za młodego. Dobra. Nie był to zespół prawdopodobnie Agricoli Warszawa. Nie, z Agricoli poszedł. Z Agricoli poszedł. No. Wasza odpowiedź? Czas, koniec. Brentford i... AS Roma. Mówisz czy patrzysz, czy pytasz? Mówisz. Komputer? Tak jest. Brentford, sezon 2009-2010 i Roma, dwa sezony, lata 2011-2017. Wiecie, kto był rezerwowym za Szczęsnego? 4-2. No. Alisson Becker. Tak? Tak. Kurde, niesamowite, nie? Że przetrzymał Szczęsniak Beckera. Roma miała dwóch takich bramkarzy. Becker do Liverpoolu i ten dzisiaj broni znowu. Szczęsniak do tak Juventusu. Szczęsniak to ja. Panowie, 4-2, tak jest. No i ty tego nie wiedziałeś. Ligi Europejskiej Mistrzostwa Świata. Kariery kuzyna. Panowie, 4-2, pytanie ja siódme. Naszej zabawie. Siódme z 20. Poznań, Kraków czy Wrocław? Tak. W którym z tych miast nie został rozegrany Kraków? Obstawiam, że Euro 2012 Kraków nie miały, nie? Sprawdzamy. Andrzej, możesz się nie zgodzić ciągle ze swoim partnerem.
Sprawdzamy. Kurczę, też... Brawo, brawo, tak jest. Chodziło o Euro 2012. No, brawo, to tak w tym to była bardzo, tak, bo to była taka bardzo kontrowersyjna decyzja, nie przyznająca Krakowowi wtedy prawa organizacji do Euro 2012. Utrzymujecie 3-punktowe prowadzenie 5-2. Co się dzieje? Sami jesteście w szoku. Już wyrównaliśmy wynik z poprzedniego. No to prawda. No tylko nie osiądźcie na laurach mi teraz, no, panowie. No. Ligi Europejskie, Mistrzostwa Europy, pytanie trzecie. W październiku 2012 roku w meczu Serie A padł gol po uderzeniu piłki ręką. Jego strzelec przyznał się sędziemu, dzięki czemu bramka nie została Mirosław Kloza. Lazio. Romku? Tak? Komputer? Jest poprawna odpowiedź, brawo. Nieczęsto się zdarza. Bardzo rzadko się zdarza. Nawet... Bramka nie została uznana. Później nazywał się zawodnik, który popisał się tym gestem fair play. To było spotkanie Lazio-Napoli. Lazio przegrało 0-3 i rzeczywiście Mirosław Kloze był tym piłkarzem, syn polskiego. Tak, te polskie korzenie. Józefa Kloze. Byłego gracza. Oser później. Jak to Okser. Ustalił Paweł Janas. Sytuacja ciekawa, 3-5. Ale reszta drużyny to takiego piłkarza szatny, no tak, potem... To prawda. Ma pretensje? Ale zaś się ciągnie do teraz, a jakby... Ale czy pamiętacie, przy jakim wyniku? No właśnie, przy jakim wyniku, bo to jest... 0-3 pewnie. No, nie wiem, nie wiem, przy jakim to mogło być wyniku. No ale jak przy sprawdzimy. 0-0. Sprawdzimy, przy jakim to było... No, 3-1-0, gdyby dawało na wiesz, bo jeżeli było przy 3-0, łatwo być, no łatwo tak, się popisać tak, gestem fair play, no prawda? Tak. Ale jeśli to było tak bliżej remisu, zaraz to postaramy się sprawdzić. A tymczasem, zanim to nastąpi, przy 0-0, Andrzej. No to jest rzeczywiście... To przy 0-0, to już trzeba mieć kłopotę. A pamiętacie, początek spotkania Kubański przeskoczył nad duńskim bramkarzem? Ach, to takie już zrobili mistrz z tego wielkie. Ale wiesz co, powiem tobie, że też wynik chyba wtedy jeszcze nie był pewny. Ostatecznie wygraliśmy 4-1, ale to chyba było przy 2-1 albo coś. To nie było tak, że... I tak naprawdę przeskoczył nad nim, no. A mógł go tam gdzieś poturbować, co? Nie, nie dostałby tej piłki w ogóle. Nie? Czyli panowie, jest 4-3. Jest, mój drogi, jest 5-3. 5-3. A ty już byś tutaj chciał coś zakachmęcić. Czy Katenaccio? Wracamy do Katenaccio. Musiałby się przebrać. Pytanie 9. Jesteście gotowi? Tak, dawaj. Nigdy. Ręce na kołdrze? Tak? Tak. Okay. Uwaga. Na batonach. José Mourinho, zanim jeszcze dał się poznać światu jako trener w Portugalii, pracował jako tłumacz. Tak. W Barcelonie. Tak. Jak nazywał się trener Blau... Bobby Robson, a później Louis van Gaal. Nie, no, powiedział. Bobby Robson. Pierwszym trenerem, z którym on pracował, był Bobby Robson. El Traductor. Tak mówią o nim w Katalonii do dzisiaj. Nie mówią, że to... Czy to jest poprawna odpowiedź? Tak jest, to jest poprawna odpowiedź. Ale wiecie, że ciekawe jest, że Bobby zabrał ze sobą ze sportu. Ale zobaczcie, przyszedł Louis van Gaal i nie powiedział wszyscy asystenci poprzednika do widzenia, tylko właśnie zostawił. To też widział w tym Mourinho. Notabene oni później, słuchajcie, zmierzyli się w finale Champions League 2010. Tak. I Bayern Inter. Louis van Gaal kontra José Mourinho. To też czasami życie przynosi niesamowite historie. Nie zawsze trzeba wszystkich asystentów. I Mourinho wygrał 2-0, Inter wygrał 2-0. Czy wiecie, kto był pierwszym człowiekiem, który przyjechał na lotnisko w Porto po Grzyszka Mielcarskiego? Pierwsza osoba? Nie, José Mourinho. Wtedy tłumacz Robsona. A jeszcze przyjechał obserwować José Mourinho, słuchajcie, Polonie, Warszawa. Tak. I najlepsze było, że... Bo wtedy było bardzo mało bankomatów. I José Mourinho nie miał kasy i chciał wypłacić z tego bankomatu. Przy Meriocie był podobno taki bankomat, jeden z pierwszych nielicznych. Włożył tą kartę i mu zjadło. Został bez kasy w Warszawie José Mourinho. To już kiedyś opowiadałem tę anegdotę Mielcara o José, który przyjechał. Gdzie on wtedy tam go woził, ten Mielcar? Wiesz, José zadzwonił do Grześka, że przyjeżdża na ligowy mecz, bo wtedy Polonia Warszawa z Wisłą Płock, z Porto grała w Płocku, ponieważ ten stadion nie spełniał wymogów, ale José przyjechał na jedno ze spotkań ligowych Polonii na stadion przy Konwiktorskiej. Jedna trybuna, no wiadomo, nie jest łatwo. Jest ciężko i ta toaleta, no więc właśnie. I José poprosił Grześka, żeby go zaprowadził do toalety, bo mu się chce. I Mielcar, jak mi to opowiadał, to po prostu boki zjadł. I brak kasy. Słuchaj,
I ja patrzę, co ja mogę zrobić. Patrzę do hotelu, hotelu daleko, no. Do hotelu blisko. Daleko. A nie było Ibis już? Ibis, no. Toj-toje. I tylko toj-toje stały. No i do tego niebieskiego, takiego śmierdzącego toj-toja, ten Jose stał, odstał w kolejce, stanął. No nie, no mówimy. Kino oko. Panowie. Pytanie, co musiał zrobić. A propos, śmierdząca sprawa. 5-4. 5-4. Tracicie przewagę. Dobra, dobra. Ale Ligi Europejskiej Mistrzostwa Świata. 9 pytań i tylko jedno rażenie, więc musimy sobie wszyscy chyba pogadać. To już było, bo to było Jose. Uwaga, pytanie, pytanie 10. Ostatnie w tej kategorii. Panie Andrzeju, koncentracjon. Alimentacjon. Alimentacjon, koncentracjon. Jak nazywa się klub, w którym przed transferem do West Hamu grał Javier Hernández? Ale was zatkało. Co? Mam podejrzenie, ale... Dobra, ryzykujemy. Bayer Leverkusen. Nie, to później pewnie. Czekaj. Jeszcze mamy czas. Mamy czas. Javier Hernández. Przed transferem do West Hamu. No. Czy on tam gdzieś nie zaliczył jakiś... Chicharito, tak. Kończy wam się czas, panowie, ale ależ będzie bolało. Dobra, no będzie bolało. No ależ będzie bolało. Dawaj. Jaka jest wasza odpowiedź? Może on był wypożyczony z Bayer Leverkusen tam gdzieś dalej. Koniec czasu, proszę o odpowiedź, tak. Bo inaczej będę kopał prądem niezależnie. Nie, no jaka jest odpowiedź? Pierwsze słowo do dziennika, ale razimy Romana. Czyli co? Dawaj, strzelaj. No tu miga tam, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, sprawdzamy odpowiedź. Tak, on go gdzieś wypożyczyli. Wypożyczyli go na sezon. Wiara w kolegę w zespole, która była dojmująca. Dobra, pierwsze słowo do dziennika, jakby to jego kupiłem. To słuchaj, nie ma tak, jaki jest wynik, Michał? 5-5. Jest. I teraz nasza kategoria. Ja nie mam pamięci 4-1 dla was. Kiedyś potrafiłem wszystkie kluby polskich piłkarzy na przykład wymienić kolejności i często jeszcze rolę. A teraz już w ogóle... A tu jeszcze był meksykański w ogóle, piłkarz. Gubi mi się jeszcze, to w pamięci. No, panowie, co to będzie ciekawe. Ale jaka kategoria? Spokojnie, kategoria. Liga Mistrzów i Unii Europy. No właśnie. Tak? Liga Europy i Liga Mistrzów. Pytanie pierwsze. Wymień wszystkie 4 kluby, z którymi w sezonie 2018-2019 polskie drużyny odpadły w eliminacjach Ligi Europy. Czas start! No, Gent i Genk. Genk, tak. Dudelange. W eliminacjach Ligi Europy, tak. Dudelange. I kto tam jeszcze grał z naszych drużyn? Jako pierwszy... No bo tak. Jagiellonia, Lech, Legia. Górnik jeszcze. Górnik, Górnik odpadł z... Kończy się Tręczynem. Czas, panowie. Tręczynem. Tak. To tak. Prawda. Słucham waszą odpowiedź. Tręczyn, Genk, no Chęt, Dudelange. Sprawdzamy. Brawo, szacun, brawo. Ale powiem normalnie, pamiętam takie nazwy. Słuchajcie, pamiętam najlepiej drużynę z Tetowa. Kurczę. Jak my odpadamy z drużyną z Tetowa, to było wcześniej, 2016. Szkendia Tetowo. Słuchajcie, my się zaczynamy uczyć drużyn z Macedonii. Nie, najgorsze było wyeliminowanie drużyny Jasia Żurka, jaka jest Katowice, przez cementarnicę z To nazwa mi do dzisiaj brzmi w uszach. To straszne było, cementarnica Skopie. To GKS albo Polonia Warszawa, już nie pamiętam. Ale poczet takich drużyn, wiesz, Walerenga, Oslo. Wisła raz dostała od tych... Analicie, co to... Tbilisi, Lewadia Tallin. Lewadia Tallin, o Lewadia. A Jagiellonia tam odpadła w Kazachstanie. To byśmy do jutra mogli gadać. Panowie, bo sobie humor zepsujemy. Tak. Dobra, jest tak miło i sympatyczne. Daj coś. Coś będzie dobrze. Polskiej myśli szkolnej. Nie, ciągnijmy gdzieś gwiazd tutaj. No więc muszę powiedzieć, że to będzie taka radosna historia. O, tak? Bo już przeczytałem pytanie. Uwaga, jesteście gotowi? Liga Mistrzów i Liga Europy. W związku z tym pytamy o Puchar Intertoto. Okej? Okay? W półfinale Pucharu Intertoto w sezonie 1963-64. Nie, no to jest żart. Panowie, patrzę na ciebie. To jest już wtedy po szkole podstawowej. Tylko Andrzeja nie było jeszcze na świecie. Masz prawo nie wiedzieć. To jest żart. Doszło do jedynej w historii bezpośredniej rywalizacji polskich drużyn w europejskich pucharach. Kurczę, nie wiedziałem, jak Bogama. Ja też. Podaj przynajmniej jedną drużynę, która wystąpiła w tym spotkaniu. No, ja też mam typ, no. Polonia Bytom. Też bym to wytypował. To jest twoja ostateczna odpowiedź. Kopnie mnie. Sprawdzamy.
Brawo! Ci powiedzieć, że żaden z nas nie miałby szans. Bo Polonia by to w latach 60. To grała często. Puchar Ameryki robiła. Wiesz. Słuchajcie, grały ze sobą, bo to ciekawe, rzeczywiście, no. Ja też nie wiedziałem o tym, że to z kim. Polonia Bytom grała z Odrą w Opole. W Bytomiu gospodarze wygrali 2-1, w rewanżu bezbramkowy remis. Polonia, awans. Ciekawe. Muszę Andrzej, porozmawiać ze sztuczną inteligencją. Andrzej, pokaż, czy tam nie masz jakichś podpowiedzi. Pod tym. Jeszcze zobacz, nie dość, że takie pytanie, to jeszcze dobra odpowiedź padła, nie? No to jest sztuka, posłuchaj, źle odpowiedzieć na zadane pytanie naprawdę nie jest jakoś, sam robiłem to wielokrotnie. Ja jestem w tym ekspertem. A ty jest jakoś właśnie, że się strasznie wyciszył w tej grze. Za pierwszym razem taki byłeś pistolet, ciach. No odpowiedziałem chyba na ze dwa. No tak. Dwa w tym dwa źle. Dobra, uwaga, panowie, Liga Mistrzów, Liga Europy, tak. Przestanie 6-6, pytam, 13 pytanie. O. Jak nazywał się polski piłkarz, który jako ostatni przed polskim trio z Borussii Dortmund był w kadrze meczowej zespołu Tomasz Kuszczak, Manchester United. To jest twoja odpowiedź. Tak. Jesteś pewien? Tak. Nie doczytałem. Ale poczekaj, bo jakie tam, bo co jeszcze by to mogło być? No był w kadrze meczowej triumfatorów Ligi Mistrzów. 5 razy zagrał w tej edycji Ligi Mistrzów. Natomiast już raczej w grupie, może jeden mecz w fazie pucharowej, ale 5 razy zagrał, bo on przyjechał na zgrupowanie u Leo Benhakera i mówi tak, wchodzę do klaty, bronię. Tak. A Leo powiedział, że nie. I wtedy no, Tomek się wypisał tak naprawdę. Wojtek Kowalewski doleciał. Posłuchaj, Hubert Urbański zapytałby cię. Tak. Ciągle czy jeszcze możesz zmienić odpowiedź. Tak, wiem. Czy jest w kadrze, przed polskim trio. Ryzykujesz naprawdę wiele. No wszystkie pieniądze, które wygrałeś do tej pory, przepadły. Nie. Bo ja jeszcze myślałem, tu mam mieć Wojciechowskiego. Czas już dawno minął. Odpowiedź ziemniaki. No mu powiedziałem. Tomek Kuszczak. Tomasz Kuszczak. Sprawdzamy. Ebi Smolar. Tak jest. Nie chodziło, że był w Polska! Sezon 2007-2008, Manchester United. Ale Tomasz, ja myślałem, że chodzi gdyby był w kadrze Dortmundu przed polskim trio. No trudno, no czasami trzeba zaryzykować. Ale posłuchajcie. Tomek Smokowski, 7-6, dzisiaj prowadzący, on często nadinterpretuje rzeczywistość i wygrywa. Ale to było Liga Mistrzów, Liga Europy. Tak. Drugi raz na prowadzeniu nasi czempioni prowadzili 6-5, teraz prowadzą 7-6. To wszystko policzone. Odskoczyć. Uwaga, panowie. Odskoczyć, tak. Liga Mistrzów, Liga Europy. Pytanie przedostatnie w tej kategorii. Jak nazywa się piłkarz, który golem na 6-1 dokończył fantastyczny comeback Barcelony przeciwko PSG? Sergi Roberto. Co ty na to? Czy to jest twoja odpowiedź? Tak, to jest moja odpowiedź. Sprawdzamy. Zostało. Słuchaj, ja gram na bank. Nie chcesz powiedzieć tak. Ale to był Messi, to był Neymar. A ja czasami. Chcę powiedzieć, że nie Sergi, tylko Sergi. Więc zostało ci to tak, widzę, że komputer. Nie, poczekaj, ta wymowa nasz jest spokojna. Troszeczkę ci to tak naciągnął. Ale jak ty wymawiasz nazwę miejscowości z. Okser? No. No nie, ale Sergi a Sergio. Nie Sergio. Jest Sergi Busquets i Sergi Roberto. A nie ma takiego piłkarza jak Sergi Roberto. No ale rozumiem, komputer okazał się być tym razem. Sztuczna inteligencja jest po naszej stronie. Oni teraz mają komputer, oni się w ogóle nie muszą znać na robocie. 8-6, odskoczyli od was, panowie. Co tam jeszcze masz? Ostatnie pytanie w tej kategorii, Liga Mistrzów i Liga Europy, to już było. Wymień. Tak. Wszystkie trzy drużyny, które wygrały zarówno Ligę Mistrzów. Musimy spróbować, bo to pewnie chodzi o Ligę Mistrzów i Ligę Europy. No to tak. Ożywił się nasz Miecio. Wreszcie. Tak. Kto nie z Mieciem, tego z Mieciem. Trzy? No do tego momentu doczytałem. Wymień wszystkie trzy drużyny, które wygrały zarówno Ligę Mistrzów. Kończy się czas? Już się kończy czas? Tak. To było najszybsze 30 sekund w moim życiu. 4. Jedziecie, chłopaki. 3, 2, 1. I poproszę o wymienienie trzech zespołów, które zdobyły zarówno Ligę Mistrzów. Manchester United. Dołożymy. No.
Jedziesz. AC Milan i powiedzmy, że duży proces myślowy, poważny. Ależ obwody tam pracują, palą się normalnie. Widać, że coś tam ci się świeci. Dobra, uwaga, komputer na to. Nie wiem, Real Madrid, nie ma sensu to odpowiedzieć. Posłuchaj. Coś mi kopnęło. Nie. Czekaj, nie mów. Manchester United na pewno. Ale przeczytaj do końca pytanie. No, Liga Europy chodziło tutaj. I Liga Europy, myśleliśmy, że wszystkie trzy. Tak czy siak Chelsea na pewno. Niedawno Liga Europy. Faktycznie. Bayern miała super kupę. Z kim oni grali? Trzy zespoły, które zdobyły zarówno Ligę Mistrzów, jak i Ligę Europy. Nie Puchar UEFA. No właśnie, bo ja myślałem, że w ogóle trzy trofea na przykład. A widzisz, to jest takie wciskanie, jak kurczę, nie doczytamy. No, możecie ale tak robić. Chcieliśmy czekamy na was. No, czekaj, Manchester United, Chelsea. Manchester United, Chelsea, Porto. Porto. No przecież... Posłuchajcie, było to pytanie chyba, kiedy bawiliśmy się ostatnim razem w tych składach, mecz Porto-Braga. Braga. No. Prawda? No, to było poprzednim razem to było. Rok po roku. To było posłuchajcie, Jose wygrał Ligę Mistrzów i zaraz potem wygrali... Nie, czy na odwrót było? Czy najpierw Ligę Europy, czy najpierw zdobyli Ligę Mistrzów? Nie, Jose wygrał Ligę Europy. UEFA, nie, tak, Jose jeszcze wygrał Puchar UEFA, a później zdobył Ligę Mistrzów. W następnym roku. 2-3, 2-4 to było. 2-3 no wygrał i w UEFA Polonię. Mówiłem, tak, bo to przeszło, Jezu, za przeszłe czasy. Jesteśmy gotowi? Tak. Pięć pytań na decydujących, 9-6, ciągle jeszcze możecie wygrać. Przypomnę wam, że to jest ta kategoria, w której ostatnim razem wygraliście 3-2. Tak. Teraz wygrana 3-2 nic wam nie da, bo przegrywacie 6-9. Musimy wygrać przynajmniej dwa razy. Uwaga. Tak? Ligi Światowej i Mistrzostwa Świata. O, ręka na to. Pytanie jest z gatunku banalnych. Jak nazywał się Polak, który został królem strzelców turnieju letnich igrzysk olimpijskich z 1992 roku. Musisz zaznaczyłem, bo ty pan nie to jest, to Polacy, nie jest dobry. Ten cisnął pierwszy raz królami strzelców igrzysk olimpijskich. Trzy razy byliśmy. Tak jest. Czy to był Andrzej Juskowiak? Czy ty mnie pytasz, czy ty odpowiadasz? Odpowiadamy. A komputer na to mówi... Brawo. Ale podoba mi się, muszę ci powiedzieć, twoja reakcja, drugi tak. Bartku z piasku, bo ty tak, wciskasz, no musisz wiedzieć. Ja teraz zastosuję tą taktykę. W roku urodziłem. To warto dla edukacji jeszcze przypomnieć. Kaziu Dejna w 72. Andrzej Szarmak w 76. Andrzej Szarmak też był tego Montrealu i Andrzej Juskowiak. No naprawdę, super. A w międzyczasie, między 72 a 76, mieliśmy jeszcze króla strzelców Mistrzostw Świata w 74 i to był trzeci z Polaków, czyli Grzegorz Lato. To jest niesamowita sprawa. A właśnie trzy kolejne imprezy, trzy kolejne turniej. Tak. Panowie piękni. 2022. Ja teraz ich taktykę przyjmę. Łukasz Piątek. Krzysztof Piątek. Łukasz Piątek już raczej nie zagra. Chociaż do UKS-u poszedł, więc może tam zostanie powołany. Podoba mi się twoja taktyka. Wcisnąć i natychmiast. Już kiedyś tak to miałem. No jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? I to ja strategia weszła. 9 do 7 i mamy panowie jeszcze 4 pytania. 16 pytań za nami, przed nami ostatnie 4. Uwaga, pytanie dla was. Pytanie dla was. O, tu mam pytanie takie. O, tak sobie przełożę, bo to jest pytanie od widza. Oni wymyślają te pytania najgorsze. Prawa noga przez lewe ucho. Słuchajcie, nie do odpowiedzenia. Uwaga. Pan Mateusz pyta, czy raczej Mateusz? Mateusz Borek? Mateusz z Chorzowa. Nie, to byłby Mateusz z Dębicy. Albo z Tajlandii. Wymień minimum dwóch piłkarzy, którzy w meczu Mistrzostw Świata ustrzelili w spotkaniu z reprezentacją Polski hat-tricka. 30 sekund, czas pracuje. Prosta sprawa. Tak na pierwszy rzut ucha, oka, to mi trzęsie. Pauleta. Czy to jest odpowiedź? Komputer na to mówi. Tak. Oczywiście, że tak. I Gary Lineker, trzy mecze. Wiecie, że ostatnio widziałem taki wywiad, taka bardzo fajna rozmowa, tak. Gary Lineker opowiadający o swoich koszulkach. What I wore, tak. To są koszulki. Stefana ma? Nie, wiesz co, ale wybrał właśnie, że najważniejszą dla niego koszulką jest koszulka reprezentacji Polski z tego meczu z 86 roku, bo powiedział, że jego sytuacja wtedy w kadrze była już na tyle trudna,
Anglicy mieli jedno oczko po dwóch meczach z Marokiem i z Portugalią, więc byli gdyby nie strzelili gola, gdyby Gary Lineker, gdyby nie strzelił bramki w tamtym meczu z Polakami, to pewnie już bym nigdy nie zagrał w drużynie narodowej. No nie byłoby meczu strzelił Anglia, Patryka, Argentyna. Nie byłoby potem kolejnych spotkań. Gary Lineker został królem strzelców całej imprezy, poszedł do Barcelony. A ile tych hat-tricków wyliczyłeś? No czekaj, no bo na pewno jeszcze Leonidas. Leonidas strzelił na pewno. Pauleta, Lineker, Leonidas, tych trzech. Pedro Pauleta 2002 rok. Nie ma Gianniego, bo pewnie by on by to wiedział. Gary Lineker, Anglia. Poszedłby za par. Kurczę, mam nadzieję, że Gianni tego nie będzie oglądał. Jakby co to, panowie, to jakby co to Andrzej mówił. Dobra, gramy. 9-8. No, sensacja, no. Rewelacja. Namsko-męska akrobacja. Czujność. W stylu New Wave w San Francisco zaczynamy nowe disco. Uwaga, panowie. Tasuje kartami. 3, 2, 1. Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Ligi Światowe Mistrzostwa Świata, 3 pytania do końca. 9-8. Jak nazywa się Polak występujący obecnie w klubie MLS Philadelphia Union? Patrz, wcisnął, nie wie. No, pytanie, ilu mamy Polaków w MLS? Dobrze, zacznij od tego, tak, zacznij od tego. Drogą eliminacji, ilu mamy Polaków w ogóle? Wydaje mi się, że jednego. Słuchaj, 40 milionów Polaków. Że to musi być Frankowski Przemysław, no. No bo mamy innego w MLS-ie? Kończy się czas. 5 sekund. Przemysław Frankowski. Chicago Fire. Oczywiście. Nie ten klub, nie ten klub, to nie ten klub. MLS-ie, no, zaraz się dowiesz, bo to nie jest poprawna odpowiedź. Tym Polakiem jest Kacper Przybyłko. Kacper Przybyłko. Kacper Przybyłko. No bo to nie z naszej ligi wyjechał, tak, panowie. No to dlatego. 10-8. Nie wiedzieli. I tak nie postrzeżenie. Nie, wiedzielibyście? Tak, ja wciskałem, tylko nie zdążyłem. Wiedziałbyś, że... Ale przeczytałem, ale nie pamiętam, ale przeczytałem tydzień temu. Tak? Tak, tak. A poza tym Philadelphia, do Chicago poszedł. Tak, Chicago Fire. Tak. Nie wiedziałem. Z Bastianem Schweinsteigerem. Ledwo Frankowski poszedł z Białegostoku do Chicago. I tam się zaczęły te mrozy ponad 40-stopniowe. Łatwo wszystko spamiętać. No przepraszam. 10-8, ale jeszcze nie przegraliście tego meczu. Dopiero naprawdę fenomenalna walka. Uwaga, przedostatnie pytanie, chyba że będziemy mieli dogrywkę. Wymień. Co najmniej 5. Z sześciu krajów, które zdobyły tytuł Mistrza Świata jako gospodarze. Bierzemy na siebie to? No, proste. Jako gospodarze. Macie pół minuty, możecie spokojnie się zastanowić, możecie mówić głośno. Anglia? U siebie grali wtedy? Urugwaj. Łatwe. Ile to Francja? 5 z 6. To 4 mamy. Się czas. Czy Anglia też? Anglia. Na pewno? Czas mi. Dobra, odpowiadamy. Czekam na wasze odpowiedzi. Niemcy, Argentyna, Francja, Urugwaj. Na pewno to Anglia? I Anglia. I no przecież komputer podpowiada. O kurwa, będzie kopać. Kopnęło. Kopnęło? Co? Jak to? A dlaczego kopnęło? Jestem ciekawy. Czy to dlatego, że Niemcy, a nie Republika Federalna Niemiec? Nie, no to... No Boże, tak się będzie... Ja bym wam to uznał. Jak był Sergio Roberto, Ale słuchajcie, no komputer to komputer. Niemcy. Ale wiesz... Uwaga, decyzja jury mi się odezwało na słuchawkę. Jury postanowiło wam uznać tę odpowiedź. Nie, no bo słuchajcie, pamiętajcie jedną rzecz. Bundesrepublik Deutschland, czyli Republika Federalna Niemiec. To był 74. To jest... Nie, to są Niemcy. No to nie trudno nie uznać ich. Gdyby NRD. Słuchajcie, tym szóstym krajem były... Bo taki był początek historii. Niemcy, wiadomo, 74 rok, wiadomo o co chodzi. Początek Mistrzostw Świata był w ogóle taki... 30 rok wygrywał Urugwaj, w 34 wygrywają na swoich boiskach Włosi. Dopiero w kolejnym gospodarzem byli Francuzi i wtedy też Włosi zostali mistrzami świata. Taki był początek finałów Mistrzostw Świata. Brawo. Anglia oczywiście, zachowaliśmy ten jedyny tytuł zdobyty w 66 roku. Zachowaliśmy się jak Mirosław Kloze. To prawda, nagroda fair play. I też przystanie prawie 0-0, no bo było przy 10-8. Kto wie, czy ten punkt nie będzie was kosztował ostatecznej przegranej. A wszystko... W tym pytaniu. Dawaj, się ale co, bo jest 10-9. 10-9, to jest 20 pytanie. Ostatnie pytanie. Uwaga, panowie. Panowie i panie, pytam. Musimy nacisnąć.
Ligi Światowe, Mistrzostwa Świata, pytanie 20 i ostatnie. Może być jakieś mega trudne. Czy ja wam przeszkadzam? Ten będziesz nieskupiony, przegrasz. Posłuchajcie, jak finał setki, rozumiecie? Usain Bolt. Nie? Uwaga. Aż jestem ten. Finał Mistrzostw Świata dwukrotnie był rozstrzygany po serii rzutów karnych. Jaka reprezentacja brała udział w obu tych finałach? Ulala! Ciekawe, no? Ja wiem. Włochy. Odpowiedź jest, że Włochy. 94 i 2006. Czy jesteś pewien? Tak, Dino Baggio. Dino Baggio. Nie, Roberto Baggio. Roberto Baggio, przepraszam. A komputer mówi na to, pokażcie grzybki. Tak jest, to jest prawda odpowiedź. Czerwoni. Roman wykazał się nieprawdopodobną odpornością psychiczną. Coś niesamowitego. Zupełnie. Brawo, Romano. Panowie. Gratuluję. Ale zabieram się do ostatniego pytania. Byłeś jak Carlos Dunga wtedy. Z tą ręką. Carlos Dunga, którego... Gratulacje. A, dziękuję. Carlos Dunga, który wtedy ustawił jako ostatni piłkę, tak? I strzelił do bramki. Muszę wam powiedzieć, że jesteście walnięci presję. Jak, następnym jak razem ten redaktor Borek na was będzie czekał. Zrobiliście tak, fantastyczne wrażenie. Poczekajcie, znajdę dla was jakiś puchar. Poczekaj, na ten dalej was nie stać. Ten jest dla was za duży, nie do mnie. Ten kryształowy. Dobrze, proszę. Może ten wreszcie. To jestem za 11 zeta 40. To już jest mój drugi puchar. To jest replika. Całuję go. Proszę bardzo. Panowie, wreszcie udało wam się coś wygrać. Brawo. Jak wreszcie? Przecież drugi raz rzędu. No właśnie, obronić. Kto? Ja wreszcie wam się udało coś obronić. Na ostatnie 4 programy ale 3 razy szacunek, wychodzę z tym garnkiem. Jak dojdzie do trzeciego meczu, to już nas załatwią, słuchaj. Bo no, z każdym meczem... Zdecydowany postęp. Przegrali, 14, przegrali 6 do 14, teraz już tylko 9 do 11. W związku z tym, panowie, mam dla was taką informację. Oni was już do tego programu nie zaproszą. No, już będę bojąc ale się, nie, my to na... występujemy jeszcze raz. Drużyna weszło, spisała się doskonale, a no dzisiaj znowu nie wyszło, ale już prawie. Prawie wyszło. Miecio i Andrzej. Naszło, zeszło, weszło. Waszymi rywalami, czempionami dwukrotnie z rzędu. Cieszcie się, że nie ma Matiego i mnie. Roman i Michał, brawo. Będziecie mogli się pochwalić w domach, że wreszcie się coś udało. Wysyłajcie SMS-y, maile, dzwońcie do rodziny. Yes. Musisz się pożegnać tak ładnie. Ja tak, ja to tak nie umiem tego robić tak ładnie jak Michał, ale zawsze masz za łapki w górze. Tak, muszę to pozdrowić. Dziękuję i pozdrawiamy się. Zaraz, panowie, ja wam znowu nie przeszkadzam. Andrzej już demoluje scenografię. Trzeba skończyć. Chciałbym podziękować za wszystkie suby, za wszystkie łapki za wszystkie oglądania na YouTube. Właśnie. Za w ogóle chciałbym wam wszystkim za wszystko podziękować. Ja wam i zachęcić, wszystko wyśpiewam. Zachęcić. I zachęcić do dalszego oglądania. Nie oglądania, uczestniczenia w eliminacjach. Do uczestniczenia w eliminacjach. Michał i Jola też czekają. Niedługo będziemy mieli nową, dużo ładniejszą prowadzącą niż ty i ja razem wzięci. No tak, to prawda. I tym bardziej dlatego zachęcam was do tego, byście bawili się z nami. Czempioni już nie są pokonani, jesteśmy absolutnie, no ile można razy bronić tytułu. To jak w bokserskich wagach ciężkich, po prostu w pewnym momencie oko, refleks, nogi, to już wszystko zawodzi. Także z poobijanymi mistrzami będziecie jeszcze mieli okazję się spotkać. Wystarczy pobawić się razem z Michałem, razem z Jolą i wziąć udział w naszej zabawie. Pan Roman, pan Michał, pan Andrzej, pan Mietek zwany dziękujemy. Panem Bartkiem albo na odwrót. Dziękujemy, dziękujemy za uwagę, to był kolejny piłkarski quiz. Za naukę. Dużym napięciem. Dziękujemy, cześć.